Rozmawiamy z trenerem Pogoni Kamyk. Dzisiejszy mecz pełen emocji i wreszcie wygrana nad faworytem tych rozgrywek. Tak, zdawaliśmy sobie sprawę, że gramy z drużyną najlepszą w tej lidze. Miałem okazję oglądać ten zespół dwukrotnie i wiedzieliśmy, że to będzie ciężki pojedynek i to, że Woźniki mają tyle punktów, to nie jest przypadek, ale przepracowaliśmy tydzień bardzo solidnie, wiedzieliśmy, czego się spodziewać po przeciwniku i uważam, że te atuty były zneutralizowane. Czyli założenia taktyczne udało się zrealizować, pokonać no, praktycznie głównego faworyta tych rozgrywek, chociaż no, przegrali jeden mecz w Pankach i to też dość wysoko. Tyle, że to była pierwsza kolejka, także ja bym nie wyciągał z tego jakichś wniosków, bo był to pierwszy mecz, a to była jedyna porażka tej drużyny do tej pory. Kolejne mecze pokazały, że będzie to faworyt tej ligi. Będziecie się starali pokrzyżować im plany? Oczywiście, my w każdym meczu wychodzimy z celem wygranej, nie patrzymy, kto jest z drugiej strony, każdy mecz chcemy wygrywać, mamy zespół, w którym najstarszy zawodnik ma 25 lat, także ci chłopcy z każdym meczem się uczą, z każdym meczem chcą wygrywać i zdajemy sobie z tego sprawę, że będą nam się też mecze słabe trafiać, bo jest dużo chłopaków, którzy grają pierwszą rundę w pierwszej drużynie, 18-17 latków. Do każdego meczu podchodzimy ze spokojem i każdy chcemy wygrać. Dziękuję bardzo, no i życzymy samych wygranych. Dziękuję.